Anna Dymna cieszy się z powrotu na plan samych swoich. Nam zdradziła, kogo zagrała. Ruszyły już zdjęcia do prequela samych swoich. W reaktywacji filmowej epopei o Kargulach i Pawłakach zagra gwiazda Kochaj albo Rzuć Anna Dymna. Kropka. Zdjęcia już się zaczęły i jest wspaniale, mówi nam Dymna, która w rozmowie z Faktem zdradza, w kogo się wcieli w najnowszym filmie Artura Żmijewskiego. Kargule i Pawlaki wracają na wielkie ekrany. Już niebawem zobaczymy, jak wyglądały relacje zwaśnionych rodów przed przesiedleniem z Kresów na ziemię odzyskane w 1945 roku. Jak dowiedział się Super Express, główne role w produkcji otrzymali Zbigniew Zamachowski oraz Mirosław Baka, którzy zagrają kolejno Kazimierza Pawlaka i Władysława Kargula. Za reżyserię odpowiada Artur Żmijewski. Akcja prequela samych swoich usadzona jest w fikcyjnych Krużewnikach na wschodnich Kresach II RP. Zdjęcia do filmu ruszyły w lutym w parku etnograficznym w Tokarni niedaleko Kielc. W produkcji Żmijewskiego ma się pojawić plejada gwiazd polskiego aktorstwa M. Inaczej. Anna Dymna, Wojciech Malajkat, Adam Ferency, Paulina Gałązka i oczywiście wymienieni wyżej Zbigniew Zamachowski z Mirosławem Baką. Za scenariusz ma odpowiadać Andrzej Mularczyk, który opracował go na podstawie własnej książki Czyim ja żyłem życiem. Anna Dymna w prequelu samych swoich. Zagram swoją prawujenkę. Zdjęcia już się zaczęły i jest wspaniale. Ja tam gram niestety tylko epizod. Gram prawujenkę ani Pawlak. Z radością się zgodziłam, jak tylko dostałam tę propozycję. Jak się urodzi Ania w I nie ma mocnych, to będzie podobna do tej ciotki i to będzie bardzo sympatyczne, mówi nam niekryjąca dumy Dymna. Jest super towarzystwo. Miałam jeden dzień zdjęciowy. Było przeuroczo. Był koń, był Pawlak młodziutki. Opowiada uchylająca rąbka tajemnicy aktorka. Sami swoi z 1967 roku oraz kontynuację historii o Pawłakach i Kargulach, Nie ma mocnych z 1974 roku i Kochaj albo Rzuć z 1977 roku, to zdaniem krytyków filmowych jedne z najwybitniejszych komedii PRL. Czy najnowsza produkcja dorówna swym poziomem kultowym produkcjom? Myślnik. Nie będzie niestety ani Hańczy, ani Kowalskiego, ale jak robią ludzie filmy, to wszyscy robią wszystko, żeby było jak najlepiej i dają z siebie wszystko, zapewnia nas filmowa prawujenka Anny Pawlakówny Adamiec. Kinowa premiera epilogu samych swoich najwcześniej w 2024 roku.